Poezja Tadeusza Nowaka łączona jest zazwyczaj z obrazem wsi, z wiejską ludową tradycją, z takim całościową taką wizją świata oniryczną, mityczną. I może rzadziej zwraca się uwagę na to, że w tej poezji także jest historia. Chcieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, co gorzkiego, co trudnego pojawia się w tych wierszach. I chcieliśmy też mówić o tym, w jaki sposób też ta historia zaistniała w wierszach Nowaka. Takim wierszem bardzo istotnym dla konkretnego historycznego czasu jest pacierz sierpniowy. Tak, to w tym pacierzu chodzi oczywiście o sierpień powstania Solidarności, sierpień Polski, prawda, wtedy sprawę strajk w Stoczni Gdańskiej. W związku z tym, co powiedziałeś, że ta historia nie tyle zaistniała u Nowaka, to znaczy, że on po nią sięgnął. Ta historia się w jego wiersze, które zawsze dotychczas nazywał, no nie zawsze, ale od przeszło 15 lat, psalmami, że ta historia się w psalmy wdarła. Wdarła i już właściwie tam została prawie do końca, bo do takiego ostatniego cyklu, który zaczął przed śmiercią, ale nie skończył go, pozytywnego pieśni bezsenne. Tom pacierzy i paciorki, który wyszedł przed okrągłym stołem, więc u końca tego koszmarnego okresu w naszej historii, już w 1988 roku, właśnie w całości jest temu poświęcony. Może jeszcze musimy pamiętać, no na pewno świetnie o tym pamiętasz, że Tadeusz zaczął właściwie, został takim wybitnym poetą, pomijając tam dwa nieudane tomy debiutanckie w 1956 roku, właśnie jako taki pisarz, poeta, który znalazł język, to bardzo poetycki język, związany z folklorem, do rozliczenia się z historią. Ze świństwem historii, szalbierstwem historii, niesprawiedliwością historii. Jeszcze zaczęły tego rozrachunki zaczęły w październiku. Potem jak gdyby wszedł w sferę poezji, gdzie te wydarzenia zewnętrzne nie odgrywały dużo mniejszą rolę, bo on budował świat uniwersalny. O czym ty doskonale wiesz, bo nawet pokazałaś, jak to funkcjonuje w jego prozie, że ona jest mocno związana z czasem, który Nowak pisze, a jednocześnie, że tworzy jakiś taki uniwersalny nowy mit, prawda, jakiego literatura, folklor polski nie znał tego typu mitu, a chociaż on to stworzył z elementów folkloru. Więc ten pacierz sierpniowy. Więc ja może bym zaczął od tego, słuchaj, bo to jest bardzo dziwny pani. On jest prawie, że na początku tomu, może go pokażemy, pacierze i paciorki, to jest 1988 rok. On trochę jeszcze ten tom został okrojony, ponieważ cenzura wtedy jeszcze działała i takie najbardziej ostre wiersze, dość dużo, chyba 8 mu wycięło, ale i tak ten tomik jest bardzo ostry. Więc to jest jeden z pierwszych tomów, który otwiera. Te dalsze części mają bardzo znamienne tytuły. One się nazywa Pacierze, ale Pacierze diabelskie i Pacierze azjatyckie. Azjatyckie znaczy tu mniej więcej tyle samo, co barbarzyńskie. I to jest takie jak u wiersza, u Herberta, że barbarzyńcy nadchodzą w takim zakamuflowanym antycznym kostiumie. Tak tutaj nadchodzi Azja jako takie barbarzyństwo, które psuje historię po prostu. Więc to są dość takie drastyczne i dość koszmarne wiersze. Natomiast zaczyna się od tego, co było w tym czasie nadzieją. W 80 roku ten psalm powstał. Rzeczywiście Tadeusz z Zosią, swoją żoną, był wtedy nad morzem. Wybierali się do Szwecji, czekali na prom. I ponieważ ten prom się opóźniał w związku z wypadkami właśnie w Soczni, oni sobie jakby obserwowali z bliska ten strajk. Więc wiąże się ten wiersz z jakąś wielką nadzieją, ponieważ został napisany w sierpniu. Więc Tadeusz jeszcze nie wiedział, co się stanie dalej, że za ten piękny rok polski,
pełen nadziei, radości, zacznie się koszmar stanu wojennego. Ale jest w tym jak gdyby takie przeczucie. Pozwolisz, Dorotko, że może ja przeczytam. Chciałam o to prosić, tego. Tak. Ja zresztą w ogóle lubię czytać wiersze Tadeusza, wiersze w szczególności, ponieważ one są bardzo muzyczne. Teraz nie czytam z tomu, tylko z takiego wyboru. Mianowicie, pacierz sierpniowy. Zaczyna się to trochę sielankowo, tak jakby nie było tego strajku, tak jakby to było napisane w pejzażu, na przykład wiejskim. Ale nie, bo od razu jest morze. Sierpień, a w sierpniu pachną wodorosty. Jeszcze Polska śpiewa się tak gorzko. To niesłychane, to jest takie zestawienie. Taki obraz prawie sierankowy, taki beztroski. No nad morzem pachną wodorosty, prawda? Przyjeżdżamy tam po jod. I nad morzem, tak jakby na plaży, jak gdyby nad brzegiem morza, jest hymn polski śpiewany tak gorzko. Jeżeli znamy już datę tego wiersza, no to wiemy, że wtedy się z racji z nadzieją śpiewało hymn polski, Boże coś polskie, przecież stale się powtarzał. To były dwie najczęściej wykonywane pieśni tych strajkujących w zamkniętej stoczni robotników i tych wszystkich, którzy przed bramą stoczni stale im tym tłumom towarzyszyły. Ale ten po raz pierwszy jak gdyby hymn polski śpiewany z nadzieją, że coś się zmieni, coś się otworzy, że to zniewolenie minie, u Tadeusza Nowaka śpiewa się to gorzko. W następnych wersach jeszcze tej samej zwrotki pojawia się właśnie pomnik. Pomnik stoczniowców pomordowanych nieco wcześniej, no prawie 10 lat wcześniej. Na tle tego tak gorzko śpiewanego hymnu kotwico, dźwigu złamany w krzyż prosty. Blacho, kapiąca rdzą potu na wiosło. Więc ta kotwica, ukrzyżowana kotwica na pomniku gdańskim z tym słynnym napisem z psalmu, jednego z psalmów Dawidowych, że Bóg da siłę swojemu ludowi. U Nowaka ta kotwica jest jak gdyby pokazana przez to, z czego ona powstała. Jak gdyby z żurawia. Nie z czego naprawdę powstała, tylko z tego w przenośni, w uogólnieniu wielkim historycznym powstała. Powstała no, z trudu tych stoczniowców, z żurawia stoczniowego. Krzyżu, dźwigu złamany w krzyż prosty i z materiału, który kapie potem, trudu oczywiście, ale także kapie rdzawo, więc kapie krwią. Krwią, dla których ten krzyż został postawiony, to znaczy pomordowanych w wydarzeniach 70 roku na wybrzeżu. Prawda? Kapiąca na wiosło. Na wiosło, to znaczy na wiosło, tutaj oczywiście jest takim cząstkowym, przywołuje cząstkowo, jako cząsteczka przywołuje łódź, nawę, którą ktoś steruje, którą ktoś prowadzi. Prawda? Ci robotnicy, którzy zginęli, którzy chcieli sprawy wziąć w swoje ręce, łódź poprowadzić, wziąć w swoje ręce, one zginęli. O tym wszystkim wiersz wprost nie mówi, ale pokazuje to tak drastycznie, powiedziałbym, bo przejmująco. Tak przejmująco przez takie niesłychanie precyzyjne i subtelne aluzje, że właśnie staje się wstrząsający. I teraz możemy się domyślać, dlaczego, nie wiem czy ja to, czy ty to też tak odczuwasz, ale jak to zdajmy sobie sprawę z tego jak gdyby genezy tego pomnika gdańskiego, prawda, takiej historiozoficznej genezy, to wiadomo dlaczego Polska śpiewa się tak gorzko. Bo ktoś za to już kiedyś zapłacił, a takie zrywy, tak jak ten sprzed 10 lat, wiadomo czym się kończyły, prawda? Tak, zostaje za tą krwią. Potem kapiącym krwawo,
prawda? W 1956 roku też była taka rewolta w Poznaniu, przede wszystkim w Poznaniu, chociaż nie tylko. I też się tak skończyła. Więc jest jak gdyby taka niewiara, czy to do czegoś doprowadzi. Czyli jest właściwie taka rzecz otwierająca perspektywę radosną, zmianę historii, przemianę historii i poeta jakby całym sercem chce się w to zaangażować, ale coś mu szepcze, że po pierwsze to się może dobrze nie skończyć, a po drugie, że jakie straszne ceny się płaci, już się zapłaciło za takie, no, za takie duchowe wzloty, bo to przecież ta Stocznia Gdańska to był wzlot, cała Polska wtedy jak gdyby unosiła się w powietrzu. Ja to doskonale wszyscy to pamiętamy. Jest więc, i nadzieja, i to się pojawia, tak. Ta i nadzieja obawa. I jednocześnie, tak jak, ale na pomniku. Poeta jak to czyta, Tadeusz mi kiedyś to powiedział, słuchaj, przecież ten pomnik gdański, on właściwie jest straszny. Ja mówię, dlaczego, ale to straszne było tak w cudzysłowie. Dlaczego straszne? No słuchaj, bo kotwica to nadzieja, tak, tak, no, no stoczniowcy, więc kotwica. No dobrze, ale kotwica to jak nadzieja, to ta kotwica jest ukrzyżowana. Ona wisi na krzyżu zamiast w miejscu Zbawiciela. Poeta to natychmiast wyczuł. I coś takiego tutaj w tym wierszu, tak. który miał być hymnem na cześć tych stoczniowców, prawda? A stocznia miała otworzyć nowy rozdział historii, no i zresztą otworzyła, prawda? Jest ten gorycz. I to się pojawia się jeszcze raz ta gorycz. Bardzo ciekawym takim upoetyckim ujęciu, bo się powtarza cała ta pierwsza zwrotka, początek pierwszej zwrotki, sierpienia, w sierpniu pach nowodorostu, przedostatnia zwrotka. I jeszcze Polska śpiewa się tak gorzko i dalej śpiewa się tak gorzko i w ostatniej zwrotce pierwszy wiersz mówi, jakby do hymnu piołunu sypnięto. Prawda? Hymn jest pełen nadziei, uroczysty, prawda, taki, ale już jest ta gorycz. Poeta to przeczuwa. Tak jakby wiedział, że coś z tym się, że to się dobrze nie skończy. Zresztą no, powiem od razu, że bo jak rozmawialiśmy potem i z Zosią Nowakową rozmawiałem i z samym Tadeuszem Nowakiem, że jak oni tam byli i czekali na ten prom, to istniała taka. Ludzie starali się to ukrywać, ale jak gdyby po cichu tak każdy trochę sobie szeptał, myślał, a nie mówił, że jednak na Redzie stoją radzieckie okręty w tym czasie. A za granicą wschodnią zrobiono w tym czasie, i to pamiętam doskonale, bo tych szeptanie, że te okręty radzieckie, to się od nich dowiedziałem, nie wiem, czy tak mówiono, czy rzeczywiście te okręty tam stały. Ale faktem jest, że za wschodnią granicą, na terenie Białorusi, władze radzieckie zarządziły wielkie, takie pokazowe manewry wojskowe, prawda? Więc, i to uzasadnia ten lęk, który tutaj się pojawia. Więcej powiem, że Tadeusz już od lat 70., jeszcze od połowy lat 70., kiedy jego psalmy się bardzo zmieniły, kiedy w Polsce się bardzo zmieniło, powstały pewne takie, rozwinęła się opozycja, więc rozwinęły się i represje państwowe, cenzuralne w wypadku literatury przede wszystkim. Ale odczute te represje, odczute też i przez samego Nowaka. Ale tu chyba nie tyle nawet ważne są takie zewnętrzne okoliczności, co raczej to poczucie, że coś się zmienia w świecie, zmienia się relacja między poetą a światem. Tak, masz rację. I on już inaczej ten świat odbiera, to już nie jest ta pieśń, to już nie jest psalm, który mimo obecnego w nim zła, tego zła takiego wynikającego z natury świata, był jednak pieśnią całości. A potem, tak jak już tutaj pan profesor wspomniał o tym, pojawia się ta taka nuta wątpliwości, zwątpienia, goryczy i niepewności. Ja myślę, że lęku. Że to jest taki podskórny lęk w tym. Właściwie to jest tak, że pierwsza część jest taka dość
w ciemnych barwach i przypominająca także, wskrzeszająca pewną pamięć historyczną. Druga zwrotka jest tak: ręko coś Polskę przez tak długie wieki, to może chodzić o rękę opatrzności, wieść w Boże coś Polskę przez tak długie wieki. Ale to jest tak, że ręka, bo ta ręka, ręko coś Polskę przez tak długie wieki, to jest urwanie, ręko odcięta, zjadana po ramię. Dla mnie i dla moich rówieśników i może trochę młodszych ludzi ode mnie, jednak ta ręka odcięta to jest przede wszystkim słynne i zawsze pamiętane z przemówienia Józefa Cyrankiewicza, ówczesnego premiera w 1956 roku w czasie rewolty poznańskiej, że partia te ręce, które zostaną podniesione na władzę ludową, obetnie. I o tym ci obcinałeś. I tutaj to już wraca do tych obcinanych rąk. To jest takie jak gdyby nawiązanie, prawda, że wtedy i wtedy, ale w drugiej tym części następuje wyraźne przełamanie i jest coś dziwnego. Lecz gdy zasypia się w stoczni na boku, przez tę szczerbinę między snem a jawą, widzi się siebie biegnącego wokół i ręka twoja staje się buławą. Na pozór to trochę tajemnicze. To tak jakby chłopiec bawił się w wojsku, jakby on sam siebie przypominał sobie z dzieciństwa, ale tutaj w tym wierszu nie ma to zastosowania. Natomiast wyraźnie, że gdy zasypia się w stoczni na boku, to stoczniowiec jakiś śni, jakiś dobry sen, sen nadziei. Marzenie. I ręka twoja staje się buławą. No to dzisiaj to dla mnie jest oczywiste, kogo Tadeusz miał na myśli, chociaż go o to nie pytałem. Czyjaż to ręka zasypiającego w stoczni, prawda, stała się buławą? Znaczy, kto się stał Chodzi o poeta? No przywódcę, prawda? Pałęsa, Tak. oczywiście. Tak delikatnie Tadeusz w momencie takiego entuzjazmu, kiedy wspomniał, nie wspominając tego właśnie, no, przywódcę w gruncie rzeczy tej rewolucji, tak delikatnie. I wtedy się coś zmienia. Sierpienia w sierpniu, bo dorosły, dalej śpiewa się tak gorzko, ale śpiewa się już jakby spod tamtej salwy, czyli z tej przed 10 lat o pomordowanych robotników na Wybrzeżu, jakby spod tamtej salwy się podniosły ręce daremnie ściskające wiosło, daremnie próbujące no, kierować tą łódką, bo wtedy się nie udało. Jakby do hymnu piołunu sypnięto z goryczy, że się wtedy nie udało. I podłożono dynamit pod słowa. To brzmi rewolucyjnie, to brzmi zupełnie jak z dawnego wiersza Broniewskiego. Gwiazdo wskazana zamarłym okrętom ręką, co zrosła się z ciałem na nowo. Otóż ta rewolta nowa, ta stocznia, to jest ta przyrastająca do ciała ręka robotników, którym przedtem ją objęto. Więc jednak ten gorzki pacierz na końcu dyskretnie, ciągle bardzo dyskretnie zmienia się w hymn. Zmienia się w hymn, że będzie fajnie, że będzie dobrze. Ale ta nadzieja, ona jest tutaj, jest obecna, ale cały czas jakby z taką dozą ostrożności, Tak. obawy, czy jest szansa, że to się ziści, bo skoro pojawia się to wiosło w pierwszej i przedostatniej strofie i zostają połączone obie te przestrzenie czasowe tego 80. i 70. roku, to jest pytanie o to, nadzieja, ale i pytanie, czy uda się tym razem obrać ten kierunek, którym ta łódź, prawda, w którym ta łódź ma płynąć, i czy to ten cel jest w zasięgu naszej ręki. Chcielibyśmy, aby był, ale czy to jest możliwe? Tak, no myślę, że to bardzo przenikliwie, no, przenikliwie to odbierasz, tak jest. Ale czy ten dynamit właśnie jest tylko tą nadzieją na zburzenie tego, co Nie, po powinno prostu zostać wszystko zburzone? to, i żal, i pion, to jest gorycz słów. Ale zdarza się tu coś, co jest poza słowem, jak gdyby na zewnątrz.
i reaguje, oddziaływuje bardzo mocno na te słowa, prawda? Mhm. I zmusza je do jakiegoś zmiany kierunku. I dlatego ta ręka, która wskazuje coś w miarę zamarłym okrętom, więc takim nieaktywnym, właśnie teraz, w tej chwili zrasta się z ciałem na nowo. No i tu jest ta nadzieja, gdyby dyskretnie powiedziana wraca. To jest jeden z najbardziej takich dyskretnych, najbardziej przejmujących wierszy. Ale ja powiem tak, że Tadeusz właściwie nigdy od połowy 75 roku on ciągle żywił obawę, że tak długo już nie będzie. Był takim katastrofistą, że coś się stanie, że oni wejdą, że tam czy potem jak się zaczęły te ruchy, one przecież nie dadzą spokoju. Kiedyś nawet powiedział, wiesz, właściwie to, że oni jeszcze nie weszli, to tylko dlatego, że mają kłopot z tym Afganistanem. Prawda? No ale wtedy już byli bardzo blisko, no jakoś się udało. Prawda? A gdybyśmy jeszcze się na moment zatrzymali, myśląc o tym właśnie, o tym takim ciągłym pamiętaniu, że oni mogą wejść, gdybyśmy wrócili jeszcze do tego obrazu ręki nad Polską, bo to ta fraza ręko coś Polskę przez tak długie wieki i potem ręko odcięta, ona też jakoś kojarzy się gdzieś tutaj, ta ręka staje się taką ręką, która wisi nad Polską. Ona jest tutaj bardzo wieloznaczna, co zresztą dla Nowaka jest oczywiście charakterystyczne. No, jak zwykle trafiasz w sedno. Otóż to już powinienem powiedzieć, że u Nowaka to tak jest, że jeżeli jakieś słowo, jakiś obraz czy wyrażenie zjawia się w charakterze takim uogólnionym, więc jak gdyby symbolicznym, nabiera szczególnej wagi, to ono prawie nigdy nie jest jednoznacznie. To w nim są jak gdyby warstwy różnych znaczeń, czasem sprzecznych. I te warstwy są migotliwe, jak gdyby tak raz jest uchwycone to, a potem to słowo zamigocze w kontekście i jest to, bo ręka to jest oczywiście ręka opatrzności, bo Boże coś Polskę przez tak długie wieki, to jest oczywiste, więc całą ręką. Ale to jest także ta obca ręka, ta ręka, która nas bisi, to jest fatum, ręka losu, no fatum, czegoś złego, prawda? Ale to jest ta ręka także tych, którzy wtedy zginęli i którzy teraz jeszcze raz zdobyli się na odwagę jeszcze jednego protestu i która jednak coś, oni wskazują gwiazdę tym na pół umarłym okrętom, prawda? Są tę nawę państwową jakoś od nowa. Czyli znowu ten kierunek i cel. Więc te migotliwe, ale ja to pokażę ci taki fragmencik, który państwu, który właściwie dwa. Wolność, to jest drugi pacierz azjatycki już z tego tomu. Wolność zaczyna się we śnie. Prawda? To jeszcze jest sen o wolności. Całe te wydarzenia w stoczni to jeszcze jest sen o wolności. Ale wolność zaczyna się we śnie i dalej. Zdrada wroczy przez sen. Jest jedno i drugie. Jest jakaś nadzieja i jednocześnie groza. A że ta nadzieja jest taka, można by, ktoś by mógł powiedzieć, że ja to zbyt konkretnie, zbyt wmawiam coś Nowakowi, mówiąc przecież wyraźnie o groźbie inwazji ze wschodu, czyli radzieckiej wtedy. Szósty pacierz azjatycki. Przypominam, że dla Nowaka ta azjatyckość w tej książce, którą masz w ręce, to oznaczała barbarzyństwo, najazd barbarzyństwu po prostu, taki od czasów mongolskich aż do dziś. Szósty pacierz azjatycki. To jest tak. Pod ziemią idą czołgi. Słyszę je każdej nocy. Od Uralu do Wołgi. Mario, Panno, Matko Boża, przybądź nam ku pomocy. No to są pacierze, prawda? Powietrzem samoloty z głębi Sybiru płyną. I zajeżdża na pola Pankrator ich, rakieta. Ich Pankrator, rakieta. I tu jest taki ukłon w stronę Rosji, której to Tadeusz jako naród rosyjski, jako twórczyni wielkiej kultury, jako siedlisko prawosławia właściwie kochał. I to był taki jego ból, że to, co on kocha, z kim chciałby się zbratać, jednocześnie stale okazuje wrogość. To się nagle... I zajeżdża na pola Pankrator ich rakieta. Ikono nasza, Rusi, czemu nam anioł twój chodzi nożem po plecach?
Tak, tu jest bardzo wyraźnie. Że tu nic nie trzeba. Zresztą to jest jeden z tych wierszy, które się w tym zbiorze nie ukazały. Tak, tak. To jest, bo ja to tego wyboru, który kiedyś zrobiłem już, kiedy stan wojenny się kończył, dałem właśnie wszystkie te wiersze, które się nie ukazały, no oczywiście oprócz innych. No ale teraz to tak. To była taka wstęp, jak gdyby, który żywił pewne nadzieje i pokazywał pewien taką nieoczywistość tych nadziei, pewne ich podskórne skomplikowanie, sprzeczności nawet, prawda? I te złe przeczucia. No i ten cykl, ten pacierz sierpniowy należy do cyklu, który Tadeusz sobie nazwał pacierze rodzinne. On krótko przedtem stracił matkę, wielu z tych wierszy poświęcił matce, nie tylko swojej żonie Zosi, swoim przyjaciołom, na przykład Andrzejowi Kijowskiemu, i to były pacierze rodzinne. Ale po tych pacierzach rodzinnych następują te trzy cykle. Pacierze diabelskie, pacierze azjatyckie, czyli barbarzyńskie, i paciorki diabelskie. Prawda? Więc i to jest odpowiedź na tę ukrzyżowaną nadzieję i na tę gorycz. Skąd ta gorycz i ta niepewność? Wszystkie te pacierze są właśnie pokazują, co się stało jak gdyby potem. Zaczyna się stan wojenny. I co się stało przedtem, bo ten stan wojenny nie wziął się znikąd. Takie sytuacje już były. Były powstania, prawda, były powstania. Była wojna bolszewicka, polsko-bolszewicka w 20 roku, było powstanie listopadowe, było powstanie styczniowe, prawda. Była tych rzecz Pragi, goryczy tak w historii tak jest wystarczająco dużo, tak, prawda? Tak, tak, i ta taki, świadomość powtarzalności. Taka demoniczna historia, demoniczna historia Polski nagle się tutaj wcieliła. Ale ona też, ta gorycz, nie wzięła się też znikąd w samym pacierzu sierpniowym. Tak. Bo ona już wcześniej także w wierszach Nowaka jest. Tak, bo dlatego jak wspomniałem tutaj tak mimochodem, że Tadeusz właściwie od połowy lat 70. właśnie no, ciągle się jeszcze nie zajmował tym takim światem, albo świat realny, przekształcał w mit. Ale już ten mit jak gdyby w rękach mu się zaczął rozpadać. On zaczął tak brzydnąć, zaczął to być mit, mówiąc językiem Przybosia, mit turpistyczny, czyli brzydki, budzący jakiś wstręt, niechęć, z poczuciem, że jest się w tym wszystkim pogrążony. Ta rzeczywistość coraz bardziej stawała się ohydna, a tu w końcu jak gdyby wybuchło iskierka nadziei, że może to się naprawi i będzie dobrze, i nagle klęska. I nagle klęska, więc to jest tak, że stąd, że ta gorycz to jest, pamiętano, no, że skąd my przyszliśmy pod te stocznie. Z takiej ohydy, no nie będę o tym szczegółowo mówił, bo nie ma na to czasu, bo to jest na inną ale może jakiś jeden okazję, przykład, choćby ale krótko. Ale w jakim Tadeusz Nowak jako psalmista, prawda, pewien kompozytor napisał do tych psalmów świetną muzykę, powiedział, że jest to najwspanialszy polski współczesny psalmista. Ten współczesny polski psalmista zaczął pisywać takie wiersze. To już pamiętam, 76-77 rok, to już wtedy działał KOR, już wtedy działała opozycja, już wtedy były liczne represje, już wtedy ludzie co rusz to szli do więzienia, prawda, to się odbywały procesy polityczne. I Tadeusz nie mógł na to nie zareagować, bo to by wyrwało z tego zmitologizowanego świata, który ty tak pięknie opisałaś w swojej książce, bo przecież to, co tam w tej książce napisałaś o prozie Nowaka, w dużej, ogromnej mierze odnosi się także do jego poezji, prawda? To się z tym zgodzisz. Tak, tak, oczywiście, no. Ale też to... Ale wróćmy do tej rzeczywistości. Tak, do tego... Ja tak tylko to wyciągam. Psalm śmietnikowy, prawda? Samo zestawienie, że psalm śmietnikowy, rzeczywistość, ta, w której żyjemy, coraz bardziej przypomina śmietnik. I proszę bardzo, nadzieje, wiary, filozofie, wywożone na śmietnik, oblewane benzyną na całopalenie, nadzieje, wiary, filozofie, gaszonym wapnem przysypane. Nadzieje, wiary, filozofie, zsypany w ciało rzeki gruz, gnój wywieziony w orne pole, przybita gwoździem do zakrystii, księga rodzajów. Księga rodzajów, nie rodzajów. Oczywiście chodzi o biblijną genezis. Tak. Prawda? Więc taka matwalina i świętość, i brzydota, i bardzo potoczna taka codzienność. Albo taki... Ale też i zniszczenie, i degradacja tego, co jeszcze przed chwilą było taka wartością. Taka degradacja, tak. Na przykład psalm zawszony. Mm-hmm.
Proszę bardzo, o gospodarstwie poetyckim. I bywa muzą we wsi. I służką bywa Bożą. Prawda? I kapłan, przyduchowy przywódca, może zachowywać się jak wiesz i być wsią. Przypominam, że taki polski, znakomity zresztą dziennikarz, wtedy bardzo aktywny, Piotr Wierzbicki, napisał taką książkę o gnidologii, właśnie o takich gnidach. Także to odpowiada, prawda? Albo psalm o kaszy, 1000 drzwi, 1000 zatrzaśniętych drzwi. Ja przypominam, że wtedy co mnóstwo intelektualistów siedziało w Bamrze po prostu, a jeden z nich, mianowicie wybitny polski intelektualista, literaturoznawca Najder, został skazany nawet na karę śmierci. Nie za to, że popełnił jakąś zbrodnię, tylko że współpracował z Wolną Europą. I 1000 drzwi, 1000 zatrzaśniętych drzwi, za nimi człowiek i człowiek i człowiek. I koniec tego wiersza. 1000 drzwi, 1000 wyważonych drzwi, za nimi człowiek i człowiek i człowiek, zwinięty w kłębek obok miski śpi, pilnując kaszy czujną szparką powiek. Ten tak zwany prosty człowiek, prawda? On jest oczywiście maltretowany przez władzę, no w ogóle przez historię, może to jest przecież o wiele szersza perspektywa, to nie są wiersze ściśle polityczne, to są raczej wiersze historiozoficzne, prawda? Ale ten prosty człowiek to nie jest taki koniecznie brat Tadeusza. Tadeusz jest taki, że to, co kocha, jednocześnie potrafi osądzać nieraz bardzo ostro. To są oczywiście jego bliźni, ale tutaj więzienia, tu komuś drzwi wyważają. Wiadomo, jak się stan wojenny zaczynał, prawda? Że czekają gdzieś wsi, ekstrema już śpi, prawda? Różną buty obróg. Ten człowiek pilnuje kaszy. Kaszy. A cała rzeczywistość pilnuje kaszy, żeby ktoś nie zabrał, prawda? Więc najbardziej taki. Czyli następuje też taka trywializacja tej wzniosłości. To już nie tylko czyn taki bohaterski czy podniosły. Jak Tadeusza, on to doskonale widział. To bohaterskość, heroizm sąsiaduje tuż. I też jest migotliwy. Chwilami się przemienia właśnie w taką rzeczywistość zdegradowaną i takiego człowieka zdegradowanego. Co tu, takie skarlenie. On tu nie osądza, tylko pokazuje. On często bierze te winy na siebie. Albo jeszcze szerzej takie tu bym miał do pokazania przed tym samym świetnikowym. Też to jest wiersz 76 albo 77 roku. Nazywa się Psalm bez odpowiedzi. Przeczytam jego fragmencik, dlatego że on w ogóle kończy tom psalmy. Psalmy chodziły w 3 tomach kolejno. I to jest jak gdyby ostatni z psalmu. Jest psalmem bez odpowiedzi. A poeta nie opisuje nic, tylko zadaje pytania. Nie będę tych pytań wszystkich powtarzał, bo na ten temat moglibyśmy bardzo dużo powiedzieć, ale chodzi mi tylko o jedną rzecz. On mówi tak, kto nocą, 77 rok, kto nocą konia siodła, kogo na koń się wsadza, komu wzlatuje orzeł z godła i złoci się za stepem władza. Nie chcę powiedzieć, że do tego sens tej zwrotki się sprowadza, ale napisany został tekst w 77 roku. Wtedy zmieniono konstytucję, w której zapisano, że konstytucyjnym obowiązkiem właściwie Polaka jest zachowywać przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, czyli poddano Polskę dominacji, konstytucyjnie dominacji radzieckiej. I ten orzeł zgratujący z godła to przypomina te pomysły komunistów w 1944 roku, żeby zmienić
herb polski, prawda? A jednocześnie też jakby już zapowiada to, co to gorzkie śpiewanie hymnu, które Tak, pojawi się w bo pacierzu właśnie, właśnie sierpniowym. po to chciałem, może z opóźnieniem, ale chciałem to pokazać. Dlaczego gorzkie? No, przedtem się przeszło coś takiego, i to nie jest tak, że to jest jak przejście od piątku do niedzieli, prawda? Że obróciło się coś i już od razu będzie inaczej. Tylko z całym tym bagażem, z całym tym bagażem żywi się nadzieję. No, okazało się, że to z Tadeusza było. Ta niepewność, ta rezerwa i ta gorycz była słuszna, bo powstał stan wojenny. Stan wojenny, który on, ja się wtedy z nim bardzo blisko przyjaźniłem, bywałem u niego w Warszawie. On ten stan wojenny na początku przeżył jako wielką katastrofę historyczną. On uważał, że to już jest koniec. Że to stan wojenny to jest to co było, taki tylko przedsmak, ale zaraz się zacznie koszmar, zaraz się zacznie to, co się było w 1956 roku na Węgrzech, w 1968 roku w Pradze. Tadeusz zresztą miał dużo przyjaciół na Węgrzech i oni mieli w bardzo żywej pamięci to, co tam było. No to, co wreszcie jest w Afganistanie i tak dalej. Był przekonany, że to jest jakaś taka wielka katastrofa historyczna i że właściwie to jest jakiś koniec. Bardzo ciekawe wiesz, że poeta, z którym, którego. No tak właściwie nie czytał w ogóle. Nie wiem, czy on czytał Nowaka, ale w tym czasie bardzo wybitny poeta, Jarosław Marek Rymkiewicz wydał Podziemiu, tak zwanym taki tomik w dwóch wersjach. Jedna się nazywała Ulica Mandelsztama, a druga mówiła Ordona. I tam jest taka, chciałbym to tylko przypomnieć, taki wiersz. Księżyc nad Wigramy, więc tam morze, prawda, a tutaj jezioro Wigry. Biały księżyc od Wilna, od białych cmentarzy. Jest taka Polska, która zmarłym wciąż się marzy. Taka Polska, co dla nas jest jak sen cmentarny. Biały księżyc od Wilna, pod nim obłok czarny. Wiatr księżyc nad puszczą od Wilna i Grodna, Polska jak gorzki napój i wypij to do dna. Więc pojawia się ta gorycz taka i ten wiersz powstał bardzo ciekawy w sierpniu 1980 roku. Dokładnie co wtedy. On jest trochę stylizowany na taką poezję staropolską, trochę na śpiewki ludowe. U Tadeusza nie ma takiej stylizacji, ale jest też ta gorycz i to, że coś narasta, coś bardzo złego. To tylko chciałem powiedzieć, żeby już pozostać przy tym Rymkiewiczu, ja z wielkim zdumieniem odkryłem takie wielkie pokrewieństwa między nimi, zupełnie niezależne. Jest jeden z takich wierszy. To jest reakcja na stan wojenny. Ten wiersz już powstał po ogłoszeniu stanu wojennego. Kiedy się obudziłem, Polski już nie było. Był stan wojenny. I teraz na skwerze przed teatrem, jak za Paskiewicza, małe włochate konie kozackich szwadronów. No to jest taka, że on projektuje to, co widział na ulicach wtedy Warszawy. Można było nie kozackie szwadrony zobaczyć, tylko wzmocnione oddziały ZOMO. No i czołgi. Ja widziałem w Warszawie, bo byłem tam kilka razy, krążące po ulicach czołgi, czy też jeden czołg, widziałem go kilkakrotnie. Prawda? Ale on widzi tam Paskiewicza, czyli powstanie listopadowe. Czyli też to prawda? powtarzanie się Tak, historii, która trwa że stale. historia się powtarza. Ale potem, ale to i, tam, i teraz potem następnym jest, mówiły co się stało, to wszystko mówiło co się, że się stało, co się miało stać i dym z porannych ognisk, przy których się grzali. Zomowcy mieli takie kosze, tak. Z tym, to pamiętam. I potem nagle mu się przypomina powstanie warszawskie Rynkiewiczowi. No bo był warszawiakiem. Jest taka zdumiewająca mnie ciągle analogia, bo nie ma tu najmniejszego wpływu między Jarosławem Markiem Rynkiewiczem,
a Nowakiem. Oni zresztą mieli zupełnie odmienne światopoglądy i na pewno dziś by się absolutnie nie dogadali. Ale on widzi podobnie sprawy współczesne poprzez historię i poprzez sprawy współczesne widzi historię. Taki jest wiersz jego, powstał już w stanie wojennym, kiedy się obudziłem. Kiedy się obudziłem, Polski już nie było, bo niby stan wojenny. Na skwerze przed teatrem, jak za Paczkiewicza, małe, włochate koniki kozackich szwadronów. Co nie znaczy, że te koniki kozackie były na placu teatralnym, tylko on przez krążące po ulicach ZOMO, przez krążące po ulicach Warszawy widzi klęskę powstania listopadowego i armię okupacyjną Paczkiewicza, który zajął wtedy Warszawę. Potem pan zresztą widzi także przez tę perspektywę powstanie warszawskie, tragiczne zakończenie powstania warszawskiego. Ale koniec jest taki. A kiedy się obudziłem, mój syn szedł do szkoły. Huczało poranne miasto, więc jeszcze nie czas. Zbliża się katastrofa jakaś straszna. Idą te czołgi prawie tak jak w wierszu Nowaka. Ale to jest jak gdyby jeszcze taka próba, może próba generalna. Natomiast stan wojenny Rynkiewicz powitał takim wierszem właściwie no, tragiczno-histerycznym, powiedziałbym. 13 grudnia ten wiersz się nazywa. To ciało gwoździe w dłoniach ma, nad ciałem krąży czarna wrona, jak całun jest grudniowa mgła. O patrz, ojczyzno, ojczyzna twoja kona. No więc to jest taki wiersz, który mógłby Słowacki napisać po klęsce powstania styczniowego. Czyli poeci potrafili wyolbrzymić to niesłychanie. Ale jeśli chodzi o Tadeusza, to on nie tylko to wyolbrzymił, a chociaż jednocześnie był, gdy trzeba, bardzo dyskretny, ale on to naprawdę tak przeżył. On po prostu wtedy zachowywał się jak martwy. Zosia mówiła mi, że nie spał całymi nocami, nie jadł, nic nie pisał po prostu. Prawda, że ani jednego, ani jednej nigdy. Potem dopiero powoli nastąpiło takie uspokojenie i dopiero gdzieś już rok trwał stan wojenny, kiedy on zaczął te wrażenia swoje pierwsze zapisywać. Niekiedy one były bardzo drastyczne, niekiedy mniej. Ale pojawia się to, czego, przede wszystkim to, czego on się tak bał jeszcze przed stanem wojennym. Mówiłeś to o tej kaszy, o tej takiej homogenizacji obrzydliwości, jakiejś brzydoty, tej śmietnikowej rzeczywistości, prawda? Po stanie wojennym to oczywiście się bardzo spotęgowało. To szczerze uważam, że mogę to pokazać jeszcze kawałeczek. Tak, myślę, no więc to jest wiersz oczywiście ze stanu wojennego. Już ten stan wojenny trwa. Nawiasem mówiąc, pierwszy pacierz diabelski, jeszcze przepraszam, wrócę, pierwszy pacierz diabelski, jaki jest. Pierwszy pacierz azjatycki ma taki charakter historycznej przypowieści, właściwie takiej paraboli, alegorii, a pierwszy pacierz diabelski jest jak gdyby zapisem historii współczesnej Związku Radzieckiego z czasów budowy kanału białomorskiego, więc największego terroru stalinowskiego. Wiersz niesłychanie przejmujący, pokazujący, jak w Morzu Białym pływają ciała potopionych tam byłych więźniów, którzy Rosjanie, jak już więźniowie byli niezdatni do pracy, to nie mieli przemysłu spalania ciał, tylko po prostu ładowali je na krypy takie i wywozili tysiącami na Morze Białe. I tam je topili. Tadeusz przeczytał o tym w jakiejś takiej podziemnej literaturze faktu. O tym był tym wstrząśnięty. Przez całe miesiące tym żył. Może tego wiersza nie będę czytał, bo tylko, że to zaczęło się tak. Ale ten pacierz... A może nawet tę pierwszą strofę może warto jednak przywołać. Dobrze, przeczytam. Jest taki charakterystyczny. On tak to widzi. Nigdy tam nie był. Polarna mewa, foka, lis i wychodzący z zorzy ręka. Jeszcze jedno muszę tu przerwać. O czymkolwiek Tadeusz Nowak pisze, to zawsze jego wiersze, albo prawie zawsze, zaczynają się
od wyrazistych obrazów przyrody, a więc to, tego, co najbardziej kochał. Ten wiersz antystalinowski zaczyna się od takiego kochanego, ciepłego bardzo obrazu. Ale to chyba też się wiąże z tym, o czym wielokrotnie... To moja laska, przepraszam. Wielokrotnie mówiliśmy, prawda, że dla niego rzeczywistość człowieka jest nieodłącznie połączona z rzeczywistością zwierzęcia. Ten los jest wspólny. I teraz tutaj właśnie. Te zwierzęta patrzą na to, właśnie. Co się wyłania obok nich. Właśnie, widzisz, dobrze, że mi to... uświadomiłaś jakoś, no znaczy ja nie byłem tego świadomy, ale tak wyraziście, no prawda, przecież słuchaj, to jeszcze wrócimy, przecież jeden z pierwszych psalmów pacierzy, który został prawdopodobnie napisany, albo jest to wspomnienie, to jest pacierz w Wigilię stanu wojennego, więc 10 dni po jego ogłoszeniu. I on tam, Nowak, rozmawia o tym, że się krwawo dzieje na ulicach, czy gdzieś, z koniem. Mhm. Z koniem, jedyne stworzenie takie, to jest tak się nazywa kolęda stanu wojennego i się kończy takim gorzkim niesłychanie refrenem. Nie chodź koniu po tym błoniu, nie myśl człeku o tym ćwieku. Hej, kolęda. Tak absolutna beznadziejność. Ale on się zwierza koniowi po prostu i próbuje ustalić wspólny ton. Więc teraz widzisz, jak tutaj po tym twoim uzupełnieniu będziemy mogli wrócić do tego, co są mnie prosiłaś, to znaczy, żebym przeczytał pierwszy pacierz diabelski. On ma taki dodatkowy tytuł białomorski. Polarna mewa, foka, lis i wychodzący z zorzy ren. Gaszone wapno, białe morze i w sen wmarznięty, sen nasz, sen. Kolczasty drut, rzemień, sznurek, ręce związane, ręce. W ustach obrazek ostrobramski, pięciogroszówki orlik, obol i już nic więcej. Obok pływają w osełetcach, w butach bez ostróg powiązani, sławni mołojcy Ukrainy. Matko Najświętsza Poczajowa, w rękach do kości zaciśniętych, foka nurkując między nimi, sotnia za sotnią ich prowadzi na odpust inny. A między nimi bolszewicy, gwiazda do czoła gwoździem wbita, legitymacja w zębach zrzuta i na orderze słońce Stalin. No jest potem, że pędzi ta tczanka po lodowcu, nie będę już całego czytał, ale ten przejmujący obraz, którego Tadeusz nigdy nie widział, a w ogóle nie było go na świecie. No nie, na świecie już był. Chociaż nie mogło go nie być, bo on się w 30 roku urodził. No, ale w tym wierszu dojmujący jest tragizm, który wynika z tego, że niezależnie od tego, po której stało się stronie, niezależnie od tego, kim się było i co się reprezentowało, zostaje się tak samo zmielonym przez taką odwieczny ślepą młyn, siłę jak Tadeusz powiada. Historii. Tak, właśnie, no, ten młyn tam przecież się pojawia kilkakrotnie. Jak zwykle twoja młoda bystrość taka, no to tak, że to nie jest ten wiersz, nie jest w najmniejszej mierze antyrosyjski. Tam gdzieś wspomniałem, że Tadeusz kochał Rosjan, a jednocześnie bolało mu, że ma w nich wrogów. Tutaj przecież są bolszewicy, których którzy zrobili rewolucję, których Stalin wykończył, to są Ukraińcy, prawda? Tu są uczestnicy konnej armii Budionnego z taczankami. I oczywiście oficerowie, bracia, tak powiedzieć, tych, którzy potem zginęli w Katyniu, prawda? No, ten orlik, prawda? Orlik na. No, więc to, tak to wyglądało, ale ta rzeczywistość, której Tadeusz się aktualna, której najbardziej się bał, ten stan wojenny, w tym stanie wojennym, która nastąpi i będzie już tak trwała, bo tamto to jest reperkusja historii. On czyta współczesność poprzez doświadczenie historyczne. Dlatego powiedziałem, że ta poezja stanu wojennego jest szczególna, bo nie jest to poezja ad hoc, poezja okazjonalna, tylko taka właśnie refleksja historiozoficzna nad historią jako szatańskim
szatańskim demonem, tak powiedzieć, oczywiście z aluzją do heglowskiego ducha dziejów, prawda? Historią rządzi duch dziejów, ale ten dziejów u Nowaka jest ma rysy diabelskie, prawda? No, Hegel się przemienił w Marksa, który zaczyna też mieć rysy diabelskie, kiedy jego koncepcje się wprowadza w stadia realizacji rozmaite. No to się dzieje takie białe morze wtedy. No więc zobaczmy, jak ten drugi pacierz diabelski nazywa się cmentarny. I właściwie cała rzeczywistość, która poetę otacza, w której poeta uczestniczy w środku, która jest nim samym, to jest jeden wielki cmentarz. To jest jeden wielki cmentarz. I to jest życie po życiu. Życie po życiu na cmentarzu. To nie jest tak, że stan wojenny spowodował cmentarz, bo wszystkich zabił. Nic takiego nie było. I żaden poeta by nie zdobył się na taką przesadę, żeby nawet metaforycznie tak twierdzić. Tylko ujawnił, stan wojenny ujawnił tą rzeczywistość zdegradowaną, tą rzeczywistość umarłych wartości. No, ale metafora jest taka, że to on leży. Leżę w tej ziemi. Przy mnie leży Babilon, Grecja, Rzym, Bizancjum. Leżę w tej ziemi, a nade mną przez bujne trawy galopuje mongolska zorza, Dżingis Khan. Odpuszczam. Leżę w tej ziemi, obok leży Franciszek, Wilhelm i Mikołaj. Jeśli chcesz, panie, z mej pamięci kibitki, pętle i orły dwugłowe na swe niebiosa jesienne wywołaj. Więc leżę w tej ziemi, a z nim jest pogrzebana jak gdyby cała historia, taka wielka historia powszechna, mocarstwa, które były i których już nie ma. Mocarstwo babilońskie sięga do prawie do początku świata. Wielka starożytna Grecja, ale także późniejsza Grecja cesarstwa, to jest Bizancjum i oczywiście Rzym. Było to powiedzenie rosyjskie, że były trzy Rzymy, prawda? Pierwszy Rzym, no to Rzym rzymski, drugi Rzym to było Bizancjum i trzeci Rzym to było Bizancjum, a czwartemu Rzymu nie być, bo trzecim Rzymem to jest Rosja. Więc to być może dlatego się to Bizancjum tutaj znalazło, ale znajduje się także z dawnej historii Dżingis Khan, ale jest także nowsza historia i wcale nie straszna, ale jednak dla nas dramatyczna. Franciszek to jest zabór austriacki. Wilhelm to jest zabór pruski, cesarstwo pruskie. I Mikołaj to jest cesarstwo rosyjskie i zabór rosyjski. Wszystko i te orły dwugłowe, wszystko leży na jednym wielkim cmentarzu. Prawie tak, jak w tym jakby pływało po tym Morzu Białym. Ale to nie tylko, że historia jest pogrzebana i stan wojenny, katastrofa ta może niewielka stosunkowo w takiej proporcji, ujawnia pewną martwotę wartości historycznych, które się ukształtowały, umarły i już nie funkcjonują. Ale nie tylko to. Leżę w tej ziemi, a w nią wchodzą ludowe żale, dziady Mickiewicza, Szela, chochoły, wsie jedna za drugą. Czyli to, co powiecie, najdroższe, prawda? Tak. Jego wsie i dziady. Czyli ta historia indywidualna. I Szela, on zawsze mówi, no, że niestety, mówi, ja jestem krewnym Szeli. Więc nawet taka, prawda, tradycja. Wszystko to jest pogrzebane. Mickiewicz, dziady, obrzęd ludowy, ale dalej. Co jeszcze? Biblia, kapitał, kościółek po krzyż, partia, milicja, Jasiek donosiciel, siekiera, młotek, stół dębowy, kołek. To już właściwie taki bezsens, ale proszę zobaczyć, jak jedno obok drugiego, sprzeczności. Biblia obok kapitału,
Obok tego krzyż na Kościółku Wiejskim, obok tego partia i kapitał Marksa, i Jasiek Donosiciel, prawda? Wszystko duże i małe. Znów jest to takie zmieszanie, Ale w tym chaosie jest pewien element wspólny, bo wszystkie te elementy zdają się gdzieś odsyłać do jakiegoś zła, jakiegoś cierpienia, które tutaj się pojawia, bo przecież te wymieniane choćby te narzędzia tam, prawda, tym kołkiem można przebić, to wszystko gdzieś jest... Ale wiesz, dla mnie to potem, że tu nagle Biblia, Kasiciel, kapitał Jasiek Donosiciel, a potem jest takie brzmi, siekiera, młotek, nóż, dębowy kołek, to troszkę przypomina jak taką śpiewkę, siekiera, motyka, piłka, graca, że tak wszystko, cejco z Bóg-bicem takie, wszystko tam jest, wszystko jest na tych w samych prawach. Wszystko już jest zdechłe, przepraszam, i nieważne. Rzeczywistość zdycha. To Nowakowi poprzez taka absolutna brak wiary w rzeczywistość, rzeczywistości, można tak powiedzieć. No. I dalej. Leżę w tej ziemi, przebity na wyrot srebrnym szpikulcem, kołkiem osikowym, jako kto on leży? Jako upiór. On sam już jest upiorem własnej poezji, własnej tradycji, własnych psalmów. To jeden z najbardziej tragicznych wierszy, jakie w tym czasie powstały. I on ten upiór, ale upiór to jest żywy trup, tak jak ten, który odwiedza nas na początku dziadów, prawda? Ale co się dzieje ponad mogiłą? No zdawałoby się, że tam trwa jakieś życie, no skoro już to wszystko jest mogiłą. Nie. Na zewnątrz, nad cmentarzem też jest mogiła. Nade mną bracia piją denaturat i dzieci jedzą kiszkę w pergaminie. Ta kiszka w pergaminie to było takie najobrzydliwsze i najgorsze takie jedzenie ubogich. Kosztowało to grosze i rzeczywiście ludzie bardzo biedni się tym żywili. To w kiszka w pergaminie denaturat, już nawet nie spirytus. Tam w tym psalmie pytającym bez odpowiedzi, bo z kogo na końcu wsadza, kto tu spirytus pije, tak, prawda? A tutaj już jest kogo tylko się denaturat. Strachem boi, a tu już jest po prostu denaturat, taka ostateczna degradacja. I to jest ten obraz stanu wojennego, jak mówię, to nie, źle powiedzieć, stanu wojennego, nawet jeżeli tam się pojawiają takie wiersze, bardzo konkretnie od Uralu i Wołgi, tam pod ziemią idą czołgi, prawda, idą jakby w tej chwili, bo tak sobie to wyobrażamy. To jest w takiej wizji, takie wizjonerskie, wizyjne podsumowanie totalitaryzmu po prostu. Ten wiersz, ten tomik, który powstał na marginesie przeżyć stanu wojennego i rozmyślań stanu wojennego, właściwie jest jedną z najdonioślejszych polskich książek, a w każdym razie obok powiedzmy takiego Rynkiewicza, obok czego to jeszcze powiemy, jedną z najważniejszych książek poetyckich, które właściwie załatwia się z totalitaryzmem, jeszcze przez faktyczną klęską totalitaryzmu, przynajmniej w tym wydaniu radzieckim, to znaczy przed 89 rokiem u nas w zwycięstwie jednak bądź Solidarności. W środku jak gdyby tej degrengolady Nowak stawia taką tezę, że dobrze, my, z nami jest krucho, my jesteśmy już jak na cmentarzu, ale z nami zdycha też cały ten totalitaryzm. I ten tomik w całości taki jest. To bardzo wyraźnie można dostrzec, czytając i pacierze azjatyckie, i pacierze diabelskie. No, oczywiście to nie jest ostatnie słowo Tadeusza, bo potem zaczął pisać, jak wspomniałem, już takie pieśni, bardzo osobiste, bardzo takie zanurzone w przestrzeni metafizycznej. Gdzieś, ostatnie głosy poety, samotnego bardzo, to są te pieśni bezsenne, jak on je nazwał. To jest taki ciekawy wątek, jeżeli spojrzymy, jak zmienia się
wybierana przez Nowaka forma. Od psalmów, przez pacierze, paciorki i następuje powrót jednak, bo ja w tym widzę powrót, chociaż on, to nie jest powrót do tego, co było w psalmach, ale to jest powrót do takiego jednak tonu, który stwarza nadzieję na wyjście, odejście to od jest tego zła. Powrót jakiś, to jest, to jest jednak powrót. To jest... Jak zwykle jesteś przenikliwa i masz rację, to jest powrót do tego, co w psalmach było najbardziej wysublimowane, co było najbardziej sakralne, najbardziej jednocześnie intymne, z redukcją całego tego okrucieństwa życia, egzystencjalnego okrucieństwa, których w psalmach jest pełno, prawda? Tam jest pełno śmierci, krwi, no bo takie jest życie. Człowiek zabija i zjada to, co najbardziej kocha, to znaczy zwierzęta. Tadeusz jest człowiekiem, który wychował się na wsi, prawda? Wszystkie ukochane zwierzęta w gruncie rzeczy albo były wykorzystywane roboczo, albo wychowywane po to, żeby je zamordować, prawda? I on bez osłonek to mówi. Dlatego dla Tadeusza zarżnięcie każdej kury to było rodzajem takiego, jakby zarzynał to kurę na ofiarę. Tak jak się w świątyni jerozolimskiej dawało zwierzęta na ofiarę. Na ofiarę naszego życia, żebyśmy mogli żyć. On tak to nie był, broń Boże, nie popadał w jakieś utopie, jak to się nazywa, takie dietetyczne, by tak powiedzieć, prawda? Czy no, jakby akceptował porządek świata, tak, którym, no tak, którym jest porządek ten ból świata. On i... przeciwko temu nie walczy, tylko on z tym współuczestniczył. On tym tak. współuczestniczył, prawda? Ale tu powiedział w tym, tym psalmie, o którym napisałaś taki piękny, to ja dopiero teraz opóźnionym artykuł tej pieśni o innym, o innym świecie. Tam ona się tak kończy, że kogut, którego się zażyna, tam jest furtka i płot i kogut na nim, na tym płocie, on nam z rosołu pieje co dzień, zamykające pacierz, amen, prawda? Zażynamy w sobotę koguta do niedzielnego rosołu, ale w tym rosole pieje kogut, on tam jest obecny po prostu, jest obecna jego śmierć. I jako przypomnienie i my też... To powinniśmy, że tak powiem, człowiek powinien jeść tego koguta i ten rosół z szacunkiem. Z szacunkiem dla kogoś, kto mu ofiarował swoje życie. Tak jest światopogląd Tadeusza, tak myślę. Ale mówiąc tutaj o tym wyborze formy, myślałam o tym, o czym Pan powiedział wcześniej, że od tego psalmu, który jest śpiewany jako pochwała świata, który jest, psalmu, który potem jakoś się degraduje, jakoś przestaje wystarczać do nazwania relacji ze światem, bo ta relacja już nie może być harmonijna, to już nie jest akceptacja. Tak, tak. To bardzo... Ten świat staje się obcy, tak jak Pan też wcześniej chyba powiedział, prawda? Więc potem przechodzi do pacierzy, do tej modlitwy, która już nie jest śpiewem, nie jest taką pieśnią, odą, prawda, chwaleniem tego porządku świata. A potem są te paciorki, które są już tylko odklepywane, czyli są już tylko czymś, co się trochę z obowiązku robi, mechanicznie. Tak, mechanicznie właśnie. Prawda? Bez zaangażowania, można tak, powiedzieć. Tak, tak. A potem przychodzą pieśni. Pieśni nie są psalmami, bo nie są śpiewane wspólnie. One są straszliwie takie samotne. W nich bardzo, jest, tak, prawda? Jest, bezbrzeżnie, jest to... one są bezbrzeżnie samotne. W ogóle w tych pieśniach nie ma ludzi. Tak. Tam jest człowiek, nawet nie z przyrodą, bo tej przyrody tam jest też stosunkowo mało. Jeżeli jest to taka jakaś roślina, jakieś korzenie, kłącza, tylko człowiek z taką jakimś bytem jako takim, z jakąś przestrzenią metafizyczną. O, ale już nie używa takich słów, bo on jest poetą konkretnym, a nie filozofem metafizycznym. Ale to jest świetnie wyczuwalne. Ale to się wyczuwa, prawda? Tak. Otwiera się taka droga do ten dialogu ulubiony bardzo... wiersz, ja tak, za snem, za jawą, za to jest chyba ostatni wiersz, jaki Tadeusz Nowak napisał. Potem, bo on zmarł nagle w swoim leśnym domku. W sierpniu, a to napisał jakoś wiosną. Za snem, za jawą, za pacierzem. Bolą kolana, gdy się klęczy. Jest świat z nieznanych nam już zwierzeń. Bez snu, bez jawy, bez udręczeń.
z jego obszaru, bo on jakiś jest jednak ten świat, to nie jest taka abstrakcyjna, abstrakcyjne zaświaty. Z jego obszaru dzikie gęsi krzyczą, gdy lecą nieboskłonem, albo poeci, gdy się jeśli nakryci pieśni gminnej dzwonem. Poeci tacy jak Mickiewicz, prawda, potrafią wyczuć ten inny świat i wyczuwają go zwierzęta. Pod względem metafizycznym zwierzęta stoją u Nowaka wyżej niż ludzie. Są bliżsi, bliżsi istoty rzeczy. Może dlatego, że nie mają pełnej świadomości, są intuicyjnie to wszystko wyczuwają. Bardzo ciekawe, że podobnie, nawet kiedyś się zdumiałem, kiedy nagle to stwierdziłem, że zupełnie podobnie mamy sytuację u późnego Rilkego. Porównywać Tadeusza Nowaka z Rilkem, elegiami duinejskimi, z których to pochodzi, to taki w ogóle filologiczne dziwactwo by było interpretacyjne. A jednak poeci, wielcy poeci, coś jest zawsze, jakaś nić, która ich łączy, dzięki którym są podobni, nie wiadomo dlaczego. Tak jak ten, ja nie wiem, czy Tadeusz w życiu przeczytał jeden wiersz Rynkiewicza i czy Rynkiewicz przeczytał jeden wiersz Tadeusza. Jak się czyta ten tomik z jego Rynkiewicza ze stanu wojennego, to się zupełnie jakby wspólnie w jednym domu mieszkali po prostu. To coś takiego jest. No więc... Znaczy gdzieś pojawia się ten wspólny wątek, wspólny punkt, tak, między nimi. Ale, no, ale to ja odciągnąłem cię od tematu. To wychodziło o to, że on jednak wraca do tego, co dla niego było najważniejsze. Czyli jakby to jest jakaś taka sakralność. Tak. W szerokim sensie sakralność poezji. No bo psalm jest to... Cóż to jest? Psalmy? Są to biblijne ody i elegie. To są psalmy, mówiąc po prostu. Ale zawsze dla zbiorowości, jak słusznie mówisz. I zawsze przeznaczone do śpiewu. No, przeglądamy Biblię, to zobaczymy, że większość tych psalmów jest dedykowana jak gdyby przewodnikowi chóru. Czyli była jakaś znana melodia, do której należało ten psalm zaśpiewać czy wykonać do akompaniamentu. Zawsze. Pacierze się mówi w ciszy. To Ewangelia świętego Mateusza nakazuje. A gdy się modlić będziesz, wnijdź do komory swojej, a zawarszy się, módl się Ojcu swemu w cichości. To święty Mateusz. W cichości. Oczywiście można pacierze mówić głośniej, ale to jest rdzeń ewangeliczny, bo Jezus tak powiada tuż przed podyktowaniem Ojcze nasz, z takiej podstawowej paternostra, od której się wzięło słowo pacierz wręcz, prawda? Pacierz pochodzi od słowa paternostra. Więc to pacierz ma być sam na sam z Bogiem, jak gdyby. Trzeba się mówi. Się mówi pacierz, prawda? I do kogoś, kto odbiera je po cichu i sobie sam w samotności ma to przemyśleć, wyobrazić, po swojemu to odebrać. A paciorki, jak słusznie powiedziałeś, coś tak odklepuje, właśnie trochę bez zastanowienia, no zwyczajowo, prawda? Natomiast pieśń to jest powrót do źródeł poezji. Bo psalmy to są pieśni biblijne, ale przecież Tadeusza zawsze to podkreślał we wszystkich wywiadach, w prozie bardzo często. To był Kochanowski. Te psalmy też są ze względu na Kochanowskiego, na przekłady Kochanowskiego, ale Kochanowski to przede wszystkim jednak pieśni, więc on wrócił do tych, to co uważał za źródła poezji polskiej. Źródłem poezji polskiej jest Kochanowski. On zaczynał, zresztą tak było, że on po raz pierwszy z poezją się zetknął na nieszporach, jak słuchał śpiewanych psalmów, prawda? I wielokrotnie to mówił. A potem, jak zaczął czytać, no to gdzieś znalazł jakąś księgę tanio wydanego Kochanowskiego, niekoniecznie to były psalmy, tylko być może pieśni, fraszki. I to był dla niego od razu wzór poezji. Takiego chłopca ze wsi, bardzo zdolnego, bardzo wrażliwego, autentycznym, żywym dla niego, prawdziwym, jedynym wzorem poezji był Kochanowski. I stąd te pieśni na samym końcu. Ale te pieśni są też tutaj powrotem do poezji, która zostaje... oczyszczona z tego, tak, co się zdarzyło w pacierzach i paciorkach. I myślę, że to jest też takie... Dziękuję bardzo za to. Że to jest takie ważne, że...
Ona On na także, koniec. ona i z rzeczy zostaje oczyszczona, o czym to wspomniałam, mało jest rzeczy, nie ma prawie mało opisów przyrody, ale ona też zostaje oczyszczona w takim sensie katarzis, prawda? Tak, z tego wstrętu, z tego zdegradowania, z tego skażenia. O właśnie, widzisz, teraz mi podpowiedziałaś, ten świat z powrotem odzyskuje godność. Mhm. Bo świat w pacierzach i paciorkach, tych diabelskich, i dlatego one się tak nazywają, barbarzyńskich, czyli azjatyckich, to po prostu jest w stanie absolutnego upadku i absolutnej utraty godności. To jest świat niegodny po prostu. On w tym przypadku zatracił godność, podstawową ludzką godność. A tutaj jest to samotność, odzyskanie godności. I wszystko odzyskuje godność. I myślę, że dlatego... Łącznie z tym kogutem zarżniętym. Dlatego ta pieśń może się zakończyć słowem amen, bo to jest takie powiedzenie światu tak. Tak. No to się mi nie przyszło do głowy, że to jest ostatnie słowo, jakie Tadeusz poeta napisał. On oczywiście nie wiedział, że napisał ostatni wiersz, ponieważ zmarł nagle. A o tym, że zamierzał napisać taki większy cykl, wielkości powiedzmy, może nie pacierzy i paciorków, ma 65 tekstów, ale powiedzmy 30 tekstów. I zamierzał do całości dedykować swojej żonie. Jeśli go tylko jeden wiersz dedykował i to nie na piśmie, ja to potem znalazłem w jego rękopisach. Więc on się zamierzał napisać więcej, ale to jak gdyby, nie wiem, ktoś za niego tak zdecydował, że to ma się kończyć słowem amen. Amen i koniec. Więcej nie będzie. Można tylko go czytać od początku. Thank you.